waszym imieniu bardzo serdecznie powitam na tej historycznej, starożytnej ziemi przemyskiej, w tej stolicy, posłów Konfederacji, a przede wszystkim pana Sławomira Mencena. Witamy serdecznie tutaj. Szanowni Państwo, przed nami jest bardzo dużo wyzwań, ale Przemyśl, ludność Przemyśla jest dużo bardziej odpowiedzialna od wielu mieszkańców Polski. Dlaczego? W ostatnich wyborach samorządowych do Sejmiku Wojewódzkiego miasto Przemyśl zagłosowało w 17% na kandydatów Konfederacji. Rekordowy wynik. W 6-mandatowym okręgu dało to Mirkowi Majkowskiemu mandat do sejmika. Mam nadzieję, że pan Sławomir Mencen w pierwszej turze dostanie dwukrotnie większy wybór w wynik w pierwszej turze. Tak jest. Tak. Szanowni Państwo, Mirek Majkowski tutaj wspomniał, jak obecny rząd degraduje życie ludności naszego powiatu, a więcej Podkarpacia i wielu miejscach Polski. Ja w imieniu nas tutaj wielu gmin, leśników złożyłem doniesienie do ABW-CBA na minister klimatu, a zwłaszcza na wiceministra Dorożałę, za to, że ulega lobbingowi organizacji, które są finansowane z zewnątrz. Zobaczymy, czy nasze służby staną na wysokości zadania. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy wiele wyzwań, ale tylko o jednym powiem, bo mamy mało czasu. Wczoraj Knesset Izraelu upoważnił premiera Netanjahu do uderzenia lądowego na Liban. W Libanie jest 2 miliony nielegalnych uchodźców. Co się z nimi stanie? Ruszą na Europę. Przez Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Węgry, Słowację. Podkarpacie będzie największym, można powiedzieć, największe ofiary poniesie. My pamiętamy, co się 2 lata temu stało, jak otworzono granicę, gdzie kobiety z dziećmi uciekały z Ukrainy, oczywiście także studenci, ale gdzie były też tysiące tych, którzy wcześniej szturmowali nasze granice z Białorusią. Pamiętacie Państwo, jak tutaj na Kazimierzowskiej przez tydzień czasu stały setki kobiet po gaz zowiący w sklepach militarnych? Pamiętacie te czasy tutaj? Proszę Państwa, my tego nie chcemy już drugi raz. I dlatego nam jest potrzebny kandydat, który w końcu zadba o interesy polskie. Nie będziemy sługami kogokolwiek. Witam jeszcze raz pana Sławomira Mencena i myślę, że Przemyśl jeszcze raz pokaże, na co go stać. Dziękuję bardzo.